Tadeusz, bo ty nadal jesteś na nagraniu. No, ja jesteśmy dziadu się. Martuś zaczął od stołu. Strasznie. No, że ty wydawali szampana. No więc co? Teraz. No znowu ja mam coś prowokować? Tak, cicho, nic się nie odzywa. To właśnie zawsze musisz się rozgadać. No słuchajcie, moi kochani. Czy tych 18-latków? Tak, 18-latków, to zdrowe. Mamy im podać, tak? Się śmieje jeden 18-latek. Proszę. Jeden 18-latek, dużo zdrowia. Drugi 18-latek? Drugi 18-latek nie. Tu 18-latek. Razy dwa. Dwa i trochę. Bartuś jeszcze. Mateuszku, to jest dla ciebie. Bartuś. No, dziękuję. No, no to zdrowie. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. No, zdrowie, zdrowie. 18 lat ma się raz tylko w życiu. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Teraz oświadczenie każdy składa osobno. Tak. Marcinek, starszy jesteś, tak? Nie, że jesteś mądry. Nie. Wobec faktu, skończenie lat 18. Nie mów, że jesteś mądry. Obiecuję sumiennie, że będę grzeczny. Że będę grzeczny. I być mądrą, i się nic było. Nie będę pił wina. Nie będę palił papierosów. O, to zapisz. Będę się uczył. Będę sumiennie wypełniał obowiązki rodzinne. Tak mi dopomóż Bóg. O, dobra. Teraz Krysia. Nie ma wyjścia. Chcesz coś obiecać? Możesz replay zrobić. Będę grzeczna i cnotliwa. Ja będę grzeczna na pewno. Mało też. Co jeszcze? Ja nie piłam, no to będę piła więcej. No, ile jeszcze? Już będę z Wujkiem chodzić na ryby. A tak, no właśnie, z chrzestnym. Z chrzestnym na ryby. Wujek złożył oświadczenie, że nie będzie już więcej chodził na ryby. Dlatego rodzina oczekuje od niego, tak? No to zdrowia jeszcze. A gdzie jest nasz Mateusz? Z Biału. Dobrze. Tylko no, Miki Mateusz kończy 18. Tak. No. Musimy Różę nagrać, bo ona nic nie mówi, a nie należy do tych niegadatliwych. Róża, no mów coś. No teraz ty musisz złożyć też oświadczenie, rozumiesz? Ja nie chcę zostać dziennikarzem. Nie chcesz? Nie. Będziesz informatyk w firmie jakiej to teraz? Nie wiem jeszcze. Da się kordat, ale nie wiem czy będę. Zdradza, że WZM. Tak. Rozumiesz. Tak, ja należę do tych szczurów, które są na tym uciekają. O, dobrześ to powiedziała, rozumiesz. Ale to nie jest tonący okręt. Chciałeś to usłyszeć. On tylko, rozumiesz, że tak powiem, wiatr zmienił i żagle. Zobaczymy. I ruszy. Popatrz, jaki jest film. No a tatuś, co to powie? Na razie jest dopiero płótno. Tatuś jest no, a tatuś, załamany. Tatuś myśli sobie, że taką córkę już mam. Ty. Że ma taką dorosłą córkę. Ty się córką nie przejmuj, ty powiesz, że twój syn ma 28. No. Także jakby to było pierwsze 18, to by nie było tak źle. Ja musiałam licznik o 10 przygrywać. Myśmy się wczoraj przychodzili. No ja jestem sierany i boski. 28 lat, prawie 30. Nie, 7. Ile ma 28? 7. Jeszcze 7. Ale skończone. 27 skończone. No tak, 28. Widzisz mamusia? No. No mamusia to co może co powiesz, no? Mamusia dobrze wygląda. Wydaje ci się, że jeszcze, byś się do ZDMS-u zapisała, tak? Syna tego wnuka to dobrze wygląda. Syna już z ZDMS-u by wypisali. Tak. A wnuk uciekł. Gdzie macie tego wnuka? Dawajcie tego małego. Nie ma go. Zreszcza. Gdzieś. Nie się tam nie wstydzi w kącie gdzieś. On zawsze własnymi drogami chodzi. Jak kot. Gospodarz. Często wszystkiego wszystkie ryska. Hopaj, hopaj.
Ale nie mamy tylko worek, dobrze. Ale weź wszystkie poczęste, a ty nie z rączki, z torek. Nie tylko wybrane, nie tylko wybrane. Same spadają. Same spadają, to tam i od cioci zacznij, no. Ale nie tak. Nie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli w oko zagodniemy. I teraz w zęby. Jakbyś buzię otworzyła, to by ci tą kamerę do gardła zaglądali. Mateusz, idź tam do nich, tam wujek ciebie z tymi 18-latkami nakręci. Dzisiaj weź go tam z tymi 18-latkami. No, Mateuszku. Idź wyłożyć tam życzenia. Dobra, ale wyżej tam to lepiej. O tak. Tak, kochanie. Dobrze, teraz tutaj. Dziękuję, Mateuszku. Ale jakie macie? Dziękuję. Rozwiązanie złe. Ale... Ale od publikowi ładnie korekcję, żeby sobie wziął ze środka. No bo wina podzieliłeś. Ale nie wykluczyłeś innych napojów. Wujek, wujek zabrał. Wujek, wie, które są dobre, to są bardziej kwaśne. Jaki mu zostają? Wujek ma ten wujek. O, jest, ten zielony, najlepszy. Piwa mu zostaje. Za wcześnie, żeśmy się ucieszyli. Dziękuję za cigareczka. O, jeszcze wujkowi Macikowi, tak? Już mam. Mateusz, a tam jest jeszcze. A mnie? W ramach zgody. Jednego. Podajcie sobie dłoń. Jednego? Dobrze, dobrze, tylko jednego. No nic nie dostałem. Nie dosięgnąłeś. No nie, ja się dociągnąłem. Tak? O, jest, jeden. Widzisz, Mateusz, o, tylko jeden. Ale się ugłowniał. No. Pogodził się ze mną, ale kazał tylko jednego rzeczy. Ale to jest takie proste. Że dał jednego. W ogóle, że podszedł. No to Basiu, teraz możesz mówić. Właśnie, o, ja. No, tak, nie ma być. Jako żona chrzestnego. Coś takiego, jako żona chrzestnego, matka chrzestna. No cóż, no ja chciałabym, żeby ten świąteczny nastrój, w którym tyle jest radości, szczęścia, miłości, panował na co dzień w życiu każdego z nas. Żebyśmy się mogli jeszcze przez wiele, wiele lat spotykać w tak miłej, sympatycznej atmosferze. Pięknie sobie to ułożyłaś. Pięknie sobie to ułożyłaś. Ale roli się nie uczyłam. A kartki tam nie masz gdzieś? Nie, nie, właśnie bez kartki, bez roli, bez przygotowania. Troszkę jestem zaskoczona, że to tak niespodziewanie nam nie spadło. Całkiem jest nieźle ci to wyszło. Do telewizji puścimy. Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Rozumiesz? A co ta władza ludowa? Nie, nie ludowa. Na władzę to wy uważajcie, no, bo 5 miesięcy tak, to... Tak. Rany maskie. To będzie, koniec świata. Bo już dzisiaj już wyjdzie pierwsza kadrowa. No to w końcu tatuś wypadałoby, żebyś coś powiedział. Będę... No powiedział. On ma tak podobną córkę do siebie, że nie ma siły, już nie może być. No, bo on mówi tak, no, że jak to może być? Co tam u emerytów słychać? Źle słychać, bardzo źle słychać. A wiesz, no. Ty im powiedz, że im tego nie zapomnisz, te 800 tysięcy. Ten telewizor mandatu uczcie, bo już nie mają racji, wiesz? No i pytają się go, czy chce na kolegium, to on mówi, że on chce. A potem przyszedł do domu i mówi tak... Proszę tu podejść bliżej i nakręcić. Proszę nakręcić to. To jest. To jest. To jest. Proszę zobaczyć, jaki węgorz byłby z tego. Idziemy. Bracisku, chodź, idziemy. Nakręć panoramę ładną. Z kamieniczkami w centrum. Teraz jestem na...
czynny ciągle zegar. Zegar słoneczny na dole zawsze jest uwidoczniony w czasie słynnej plagi chorób. Kino po zamce poniżej. No i ten kościół, który jest jednym z ważniejszych obiektów widocznych z bardzo dużej odległości, nawet z odległości około 15 km za Nysą. W sumie jest od Muchowa widoczny w krajobrazie. Z trasy samochodowej widoczny. A tu słynne mury zamku obok. Tak, to jest ten słynny zegar na tym naszym zamku. To jest jedna z najstarszych historii miasta. To Mikołaja na dole ścisło. To Mikołaja na dole, tam. Zobacz, jaki ładny jest tam na tył. Tam na tylu, z tyłu. Do tego Mikołaja tam. Sceneria zimowa, jak przystało na święta. Wigilia, spadł śnieg. Mieściła się szkoła, do której uczęszczaliśmy. W każdych oknach praktycznie pamiętamy, żeśmy mieli lekcje. Na dole, u góry, z lewej i z prawej strony. To będziemy tak, ale już wystarczy, no troszkę już wystarczy. Nie za dużo tej panoramy. Słynny sklep narodowy. Tak. Tutaj zawsze słodycze, bułeczki do szkoły się kupowało. To jest krajobraz naszej ulicy. Maja. Proszę, jeśli słabe samochody.